niedawno byliśmy świadkami nowego przebojowego wejścia na rynek internetowy portalu Football Face. To jest dobry kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą pozytywnej energii. Rozmawiałem tutaj z ludźmi z biura prasowego Swansea. Powiedzieli, że jesteś twarzą tego klubu. A ty pierwszy raz słyszę coś takiego. To nie robili ci testu psychologicznego? Raczej nie, no mi nie robili. No, też nie wiem, czy ktoś robił na mój temat jakiś taki, nie wiem... Wywiad szerszy. To raczej nikt mi o tym nigdy nie wspomniał, ale patrząc przez pryzmat zawodników, którzy przychodzą, to na pewno jest jedna tendencja taka, że szukają zawodników za darmo. To świadczy dużo o ich charakterze. To nas wszystkich łączy w ostatnim okresie. W Polsce sprzedaje się zdecydowanie lepiej porażka, w Hiszpanii zdecydowanie lepiej sukces. To widać na każdym kroku. Mucha wylądowała po mnie. No co, mucha się wskaza. Idziemy dalej. Czy ma pan w tej książce szansę trochę odegrać się na tych zawodnikach, którzy w ostatnim czasie się po panu bardzo brutalnie przejechali? Przyznam się, że na tych piłkarzach odgrywają się ich koledzy, nie ja. Koledzy? Nie, koledzy, którzy z nimi grali. Zastanawiam się, kto mu tą dechę dał, bo to jest temat naprawdę u nas w reprezentacji i wszyscy się zastanawiamy. Krycha i dycha, no. Śmiejemy się, że maksymalnie dla niego numer to 6 powinien być, więc im wyżej już nie powinien pójść, no ale Krycha poczuł się widocznie i no oby to była szczęśliwa liczba, nie tylko dla niego, ale dla reprezentacji. Peszko do nocnego, gruby na bramkę, o kogo chodzi? Domyśl się, ale kto jest? Trzeba zobaczyć to zdjęcie trenera. Trzyna Wałka, Peszko do nocnego. Kto to może być ten gruby na bramkę? No tylko jest jeden. Artur, i tak schudłeś. Kurwa, zapomniałem schłodzić. To mi się nie zdarza. Zapominanie mi się nie zdarza. Wojtek, jak przyjechałeś do Rzymu, to tutaj zrobiło się trochę ciasno, co? Wiesz, co mam na myśli? Nie. No, osobowości, trochę ciasno od osobowości. Szczęsny, Boniek, papież, ciasno trochę. Wiesz co, nie mogę tak. Nie mogę. Cięcie. Najważniejszy jest dobry początek wywiadu. Miałem to przygotowane, przyznam się. Dobra, powiedz, to kiedy w końcu, rozmawialiśmy o różnych osiągnięciach, a cały czas nie masz jednego osiągnięcia, tak mi się wydaje, ważnego dla ciebie. Kiedy w końcu dokopiesz do tablicy świetlnej na Stadionie Narodowym? Kurczę, nie wiem. Wiesz, że już kurde. Wiem, że próbujesz od dawna. Czwórka mi już wysiada. Coraz bliżej, ale ciągle brakuje. 35 metrów, ale w górę i ta grawitacja jednak kurczę działa. Ale byłem już parę razy tak naprawdę blisko, że wydawało mi się, że zabrakło minus pół metra. W domu w Szczecinie zorganizowałem 2 lata temu takie urodziny właśnie typu hawajskie, czyli cały dom udekorowałem w różnych tam. Właśnie piasek złożony był, no różne rzeczy, wszyscy byli poprzebierani. Tancerki latynoskie, tak, muzyka grała. Tak. Policja pukała do drzwi? Pukała oczywiście. Bo nie zostało jej otworzone. Za pierwszym razem otworzyliśmy, za drugim razem już chyba dali sobie spokój, bo widzieli, że to nie ma sensu, urodziny były. Czarek Kulesza złapał cię za ucho, ale z tego co wiemy, to tam trochę było mocniej, jak to Czarek Kulesza mówi, dostałeś po schabach, a podobno ten nerwowiec, który był świadkiem tej lekcji wychowawczej, mówił: Czarek, tylko nie po nogach. Takie było manto. Nie było takie manto, to nie wiesz, za. No prezes to co mówi, to dotrzymuje słowa po prostu. Powiedział mi przez podpisanie kontraktu, że jak gdzieś tam mnie złapie, to ciężko zostanę będzie tam potyzwany w schabach. No i tak było. Ja kiedyś obserwowałem, ale to raczej w Polsce, że żony albo narzeczone piłkarze były dla mnie bardzo do siebie podobne. Ja nie mogłem rozróżnić, które jak stanęły, to wszystkie dla mnie były takie same. Jakby z jednego sortu, gdzieś brane, nie wiadomo dlaczego. Z tym sortem to teraz chyba przyleciałem. Proszę nie trzymać telewizji. Na trawie nie wiem. Dobra.